Trzecie meczki to ja, Wojtek Piedraszek, kanał Rognej.pl, nad morzem. Kolejny odcinek vloga mojego. Czyli za tutaj Wojtka. Ten? Tak? Pożyczyli moją. Co? Jaderko. No? Jaderko, no. Czekaj. Dobrze, tak więc od razu przepraszam za szumy takie powstałe przez nasze polskie morze. Pewnie inne morza są dużo cichsze. Na pewno dużo cichsze i dużo cieplejsze. No a w każdym razie trochę szumi, a my się zajmiemy tymi pytaniami, które już zadawaliście. Wiem, że trochę zaniedbałem tą serię też. A wcale, że nie zaniedbałem, bo robię wtedy, kiedy trzeba, nie? Także no, pierwszy vlog nad morzem polskim. Także taki, uwaga. Aha, tutaj Beer Apple 7 pisze mi, się pyta, co sądzę o ustawieniu przetworników w HSH. No, czyli, że humbucker, single i humbucker, no to takie ustawienie mi się wydaje, że jest bardzo fajne, jeśli chodzi o różnorodność brzmienia gitary. Zdecydowanie bardziej bym to polecał osobom, które faktycznie szukają swojego jakiegoś brzmienia, jeszcze go nie znalazły, powiedzmy, czy grają różne style, dużo solówek też grają. Ja na przykład mam w jednej gitarze tylko przetwornik przy mostku. No i tak akurat tak chcę i tak używam i tak mi jest z tym dobrze. No w każdym razie ustawienie to HSH jest według mnie takie klasyczne, bardzo klasyczne, ale też nastawione troszeczkę bardziej na mocniejsze granie, w przeciwieństwie do tego HSS, no nie? Także no, mi się wydaje, że to jest dobre rozwiązanie. Tutaj tak, aha, co tutaj jeszcze jedno pytanie, uwaga, bo ja tutaj z tableta korzystam tutaj, o, i mam to wszystko, internetu tu mam. Eserir, taki tutaj się nazywa, Eserir. Jeszcze jedno pytanie, jaka jest według Pana najlepsza kostka Effect Overdrive i Distortion? Nie wiem, czy jest jakaś różnica między nimi. No, jeśli chodzi o same te kostki Overdrive i Distortion, to trudno powiedzieć, która jest najlepsza. No, trzeba testować. Ja na przykład testowałem z kilkadziesiąt różnych kostek, więc trudno mi powiedzieć, która jest najlepsza, bo każda jest inna i na przykład jak sobie zobaczycie na pedalboardy różnych takich znanych gitarzystów, powiedzmy takich, co gra dużo koncertów albo grają różnorodną muzykę, to mają dużo różnych przesterów. Na przykład mają, nie wiem, z 20 kostek, z czego na przykład 10 różnych overdrive'ów i czy distortionów, czy tam jedne takie, więc to po prostu trzeba już samemu wybrać, albo wybrać jeden lub więcej. Ja na przykład no, lubię akurat Ibaneza tego Ibaneza lubię. Generalnie no, gitary Ibaneza lubię, ale na przykład Tube Screamer, ten TS9DX, którego używam już od kilku lat, i ja na przykład go bardzo lubię właśnie jako dopalacza. On brzmi fajnie, aczkolwiek jako samoistny taki przester też brzmi ciekawie, tylko że to tak troszeczkę brudzi sygnał, tak troszeczkę zabarwia i dzięki temu jest taki bardziej taki trzeszczący. No nie wiem, jak to powiedzieć, no bo tyle tych różnych efektów jest, że naprawdę wybór jest olbrzymi. Albo na przykład MXR Distortion 3 według mnie jest to super efekt, bardzo fajny. To jest taki pomarańczowy efekt, nie, czerwony. I on był naprawdę rewelacyjny. Tak samo na przykład Boss DS. Jakaś burza idzie, czy coś? Coś się dzieje. Albo jakaś muzyka. Boss DS. Jak on się nazywał? DS2? Taki pomarańczowy. Kurczę, DS1, grałem na DS1, grałem na DS2, Bosie, grałem na też Ibanezie, tym Ibanezie czerwony, takiej kostce czerwonej, to się chyba nazywało jakoś. Taka w kształcie romba kostka, już nie pamiętam teraz, a ciężko mi tu będzie teraz nazwę szybko szukać. W każdym razie Bosy też fajnie brzmią, na przykład Boss Metal Zone też grałem na nim. Też fajnie brzmi, albo MXR Full Bore. No, bo tutaj pytanie było co? Jaka jest najlepsza kostka według mnie? Mi się wydaje, że najlepsza kostka, jakby to sprecyzować, jest odpowiednia do
różnych gatunków muzycznych, czy na przykład dobra jest kostka taka, powiedzmy, uniwersalna, ponieważ na niej można byłoby wszystko zagrać. Ale jeśli ktoś ma już sprecyzowane jakieś wymagania, no to oczywiście wybiera pod kątem tego jakiegoś brzmienia, które sam chce mieć, sam szuka, prawda, szuka tego brzmienia takiego. Nie wiem, dużo tu gadania jest. W każdym razie ja bym polecał, no Fullbory był bardzo fajną kostką. Z wbudowaną bramką szumów. Ja to lubiłem, bardzo lubiłem. A tak w ogóle to jeszcze muszę powiedzieć, że mam kamerzystę, który tutaj dzielnie trzyma telefon. Bardzo dobrze idzie kamerzystce. A dobra, jedziemy dalej. Jakub Bator. Panie Wojtku, mógłby Pan nagrać filmik pokazujący od strony praktycznej zapisywanie melodii na pięciolinii, czyli jak rozpoznać metrum, tonację danej piosenki oraz jak dopasowywać odpowiednie pauzy i nuty w danym takcie, gdy zapisujemy piosenkę na pięciolinii. O rany, to faktycznie, to generalnie jest właściwie temat filmu, który będę musiał po prostu zrobić, aczkolwiek już zacząłem robić te dźwięki na pięciolinii, jak są umiejscowione. Ułożenie dźwięków na pięciolinii, to taka podstawa już była właściwie zrobiona. Także już zacząłem robić filmy, gdzie na pięciolinii coś tam żeśmy objaśniali, gdzie co jest. W każdym razie dobra uwaga i na pewno to wezmę pod uwagę i będę robić albo jeden film, albo więcej filmów, bo to możliwe, że można je podzielić na więcej różnych takich tematów, więc dobra sugestia. Teraz tak, Eserir napisał. Panie Wojtku, potrzebuję pomocy na temat wzmacniaczy. Gram na ogół rocka mocniejszego i słabszego. Znalazłem Hughes & Kettner Edition Blue 15 DFX i Krejta FW15R w niskiej cenie do 700 zł. Zależy mi bardzo na jakości przesteru, ale nie głośności. Która będzie lepsza? Czy lubi Pan... Co? Lub czy zna Pan jakiś piec w zakresie 500-700? Pozdrawiam. To było co prawda już rok temu. Wiem, że to już dosyć pewnie jest nieaktualne, założę się, ale... Jeśli ktoś miałby nadal jakieś zastanawiania i który wzmacniacz wybrać, ja myślę, żebym wybrał chyba Krejt Flex Wave 15R. Tego bym raczej wybrał, bo to naprawdę fajnie brzmi. Co prawda to są takie kombiaki małe, które jednak trzeba wybrać pod uwagę, że to brzmienie jest takie ograniczone jakościowo też i pojemnościowo, jeśli chodzi, prawda? No małe wzmacniacze, więc małe. Ma mniejsze możliwości, ale w każdym razie między tymi dwoma to bym wybrał na pewno, myślę, że Krejta, aczkolwiek no może Krejt się kojarzy z takimi, nie wiem, z takimi jakimiś niby gorsze, no nie wiem. Ja w każdym razie bym wybrał tego, bo grałem już na takim, jest fajny, aczkolwiek Hughes & Kettner też są całkiem dobre wzmacniacze, ale paradoksalnie można powiedzieć, że mam gorsze doświadczenie z Hughes & Kettnerami. Na pewno z nimi mam gorsze doświadczenia, bo w salkach i w jednej salce mamy taki wzmacniacz, nie mój, który po prostu no, ciężko na nim coś grać. Może dlatego, że jest już jakiś taki wyczerpany, pomęczony, nie wiem. Dobra, jedziemy dalej. Mam zamiar kupić... Filip Bracikowicz. Mam zamiar kupić LTD M1000. Co o niej sądzisz? Czy set IMG81 to dobry pomysł? Gram prowadzącą i czy Floyd w 1000 w tym modelu jest dobry? Także, no ja nie wiem, no myślę, że LTD M1000, no generalnie LTD są dobrymi gitarami, więc właściwie jeśli już na pokładzie ma ten IMG81, to właściwie generalnie można powiedzieć, że to już jest dosyć dobry wybór. Wiem, że to nie można się ograniczać tylko do tego, że mam jakieś przetworniki załadowane, prawda, 81 IMG i od razu dup. W każdym razie LTD M1000, z tego co pamiętam, to jest całkiem zacna gitara i jeśli masz zamiar to kupić, to oczywiście ja bym polecał. Ale tutaj jeszcze dodałeś, na tę gitarę chcę właśnie dozbierać. Chodzi mi o jakość, bo świadomie wybieram pick-upy i tym podobne. No i to właśnie według mnie jest dobry wybór. Dobra, tak, Szymon Furman. Jakich firm gitary używasz? Co sądzisz o Gibsonach, Fenderach i tych wyższych półkach? Czy jest sens ich kupowania? Ja w tym momencie używam co? Gitar, tak, firmy, dwie gitary Ibaneza, jeden basową SR505, pięciostrunową, drugą RG Prestige 2570 VSL Vital Silver. Halo, gdzie ta kamera jest? No, halo, gitara, znaczy kamera, gitara.
Halu? Halu, ja mówię tutaj. Proszę tutaj na mnie skierować. No, o właśnie tego. Także ja używam. Także tego. Aha, no dobra, już jest. Także używam tych dwóch Ibanezów. Używam też gitary Majonez AX. Nie Majonez, to ten Majonez. Używam też gitary Flame AX G7. No i to są te podstawowe gitary, których używam, plus jeszcze jedną klasyczną. Ale generalnie akurat to był wybór taki po prostu też wybierany, wybór wybierany. Trochę idiotycznie mówię, ale to były gitary wybrane po prostu też pod względem właśnie też firmy. AXG7 Flame'a dlatego głównie, że to była siódemka i w czasie, kiedy kupowałem tą gitarę, czyli nie wiem, jakieś chyba 7 lat temu, to tych siódemek nie było tak strasznie dużo dostępnych, przynajmniej na Allegro. I taką wybrałem, dobra. Aha, co sądzisz o Gibsonach? Gibsonach, Fenderach i tych wyższych półkach. No, można powiedzieć ten Ibanez RG, ten który RG, ten Prestige 2570, no to właściwie to, no można poniekąd uznać, że to jest takie z wyższej półki, no bo ten model jak był w sprzedaży, to kosztowało 4200, więc generalnie dosyć dużo, przynajmniej jak na moją kieszeń. A jeśli chodzi o Gibsony i Fendery, to są zdecydowanie gitary firmy, które były jednymi z pierwszych firm, które zaczęły robić gitary elektryczne, więc właściwie taka ich sława została do dzisiaj. Ktoś jakieś wrzaski tutaj, leczył jakieś dzieciaki, kurczę, na plaży to też tak. Także sława tych firm pozostała do dzisiaj i te gitary, no można powiedzieć, że stanowią pewien taki standard wykonania, prawda? Czyli jeśli kupujemy gitarę, powiedzmy Fendera, to wiemy, że mamy dobrej jakości materiały, drewno, przetworniki, wykonanie całe. Tak samo jeśli chodzi o Gibsona, więc tutaj w tym bym może powiedział, nie poddawał wątpliwości jakość samych gitar, aczkolwiek trzeba powiedzieć tylko chyba to, czy o Matko Święta, co to? Trzeba byłoby powiedzieć o tym, czy chcemy iść tak jak stado owiec, prawda? Czyli wszyscy podniecają się. Mam Gibsona, jestem zarąbisty, albo mam Fendera, jestem naprawdę przekozak, prawda? Pod tym względem trzeba się zastanowić, bo firm naprawdę z gitarami, które robią, to jest chyba, no nie wiem, tak przynajmniej ze 100 firm, które można byłoby wziąć pod uwagę przy kupowaniu gitar. I teraz przy tych warunkach dzisiejszych warunkach produkcji, to myślę, że większość z tych firm miałoby takie standardy wcale nie odbiegające od standardów Gibsona czy Fendera, więc właściwie mi się wydaje, że... Długo trzeba... jeszcze? Więc mi się... Ale długo już jest? Długo. Więc mi się wydaje, że... warto rozpatrzeć też na inne gitary, może być nietuzinkowym, wybrać jakiejś innej firmy, więc no, może dałem do myślenia. Dobra, to byłoby na razie tyle. To będzie jeszcze jedno. Tam będzie ta ręka Volt. No co? Halo? Dobra, to było, no to możesz tego wyjść.